Dzień dobry, cześć i czołem, drogi widzu. Ngelokuero z tej strony w premierowym odcinku A Quiet Place Road Ahead. Jest to oczywiście gra w uniwersum Cichego Miejsca. Jako że obejrzałem dwie części tego filmu, pierwszy oczywiście, nie mówiąc o The Day Before, można by powiedzieć, że klimacik jest całkiem fajny. Chociaż trzecią część filmu mam zamiar obejrzeć, no ale jeszcze nie teraz niestety, bo jakoś tak, wiecie, brak czasu doskwiera. Natomiast jeśli chodzi o grę, myślę, że będzie to wart zainteresowania tytuł, tym bardziej, że jest on niedrogi, a tym bardziej, że jest to horror. Z tego, co tutaj wyczytałem, to właśnie this game features a noise detection option. Możemy sobie to włączyć i skalibrować. Myślę, że może to być całkiem ciekawa opcja, żeby tutaj sobie właśnie to włączyć i nagrać to w ten sposób. Tylko musimy to znaleźć najpierw. Opcje, dokładnie. Jeszcze sprawdźmy sobie wideo, full screen, nie, windowed, ja chcę. W sensie borderless. Ale tu chyba nie będzie czegoś takiego, no dokładnie. Ok, FPS limit, ok, DLSS, balanced, ok, frame generator, nie chcemy. Epic, wszystko sobie damy na Epic, bo myślę, że akurat nasz sprzęt tutaj spełnia te wymogi. Ray tracinga nie chcę. Ja jakoś tak nigdy nie grałem z tym ray tracingiem, po prostu wolę normalną grafikę bez tej opcji. Ok, audio, wszystko jest na full, audio mono, no. Dobra, i teraz gameplay. English, no niestety nie mamy języka polskiego, także musimy się tutaj zadowolić angielskim. Enable microphone, jest. Conversion sensitivity. Ok, czyli wykrywa tutaj całkiem dobrze, jest nawet spoko. Więc możemy tutaj sobie wsadzić Mad Doga mikrofon, dokładnie. No, tutaj nie będę tego już zmieniał. Dobra, akceptujmy. No i oczywiście rozpocznijmy nową grę. Brightness, ok. Adjust the brightness until the left icon is barely visible. No to teraz. Ok. Ok, mamy tutaj poziom trudności. Myślę, że tutaj normalny sobie weźmiemy, nie będziemy tutaj odwalać maniany i grać na łatwym. Co my tu mamy? Resources are present in a decent amount, ok. Your noise are easily perceived by the creature. You have some margin. Focus ability is disabled. Dobra, spoko. Leucistic white-tailed deer. Louis, what now? Leucistic means they have patches of white fur. I thought that was called getting old. Okay, this is a huge deal. They're incredibly rare. Oh, I'd love some rare venison. Did you hear that? Hear what? Wait here. I'm gonna check it out. Martin. No ja powiem szczerze, że graficznie to się prezentuje bardzo ładnie. Kurczę, no. Okej. Na C mamy tutaj, ok. W prawym dolnym rogu pojawia się przekreślona ikona mikrofonu, więc pewnie teraz możemy sobie śmiało tutaj coś gadać. Ale nie, naprawdę, graficznie wygląda to tutaj bardzo zacnie. Okej, okay, watch your step.
Be careful and always watch your step. Different surfaces like water, dry leaves, glass, metal or debris can produce a noisy sound and alert the nearby creatures. Ok, czyli musimy uważać po czym łazimy i tak dalej. Dokładnie. Slow movement. When you can't avoid lousy surfaces, walking slower attenuates the sound. Move slightly to walk slower. Okej. Okay. A, na rolce tutaj zmieniamy. Z tak jakby chodu na spacerek. Albo skradanie nawet w sumie. Z takim sterowaniem się jeszcze nie spotkałem, szczerze mówiąc. No, tu niczego nie ma. Tutaj musimy chyba przejść. Climb up or drop from certain ledges by interacting with them. Okej. Okay. Wstęp jak w Rezydencie 7 normalnie. Nie tędy. W sensie to jest logiczne, że tu mamy ścieżkę, ale myślałem, że akurat tam będzie jakiś sekrecik czy coś. Okej. Okay. Póki co jest jasno, także nie mamy się czego chyba obawiać. Okej. Okay. Coś tu zawiało mocno. Wow. Okej. Okay. Klimacik się zaczyna, widzę. Tam coś mamy, piwniczkę jakąś. Wow. Mhm. You can set custom sensitivity values for doors and analog interactions. Coś tam, coś tam. Okej, okay, możesz wejść, bo tutaj jeszcze w sumie coś chyba pominąłem. Sracz to jest. To akurat niczego nie ma tutaj. Okej. Okay. Na kucaka jedziemy. Ow. Oj. Pomińmy tą wodę. Chociaż liście też troszeczkę tutaj hałasują. Tu mamy szkło. Albo nie? Tak, szkło. Okej. Okay. Ciekawe, co tu się wydarzyło, co? Auć. Nice. You're a fucking child. Oh, come on, come on. That was funny. If you're five. Oh, just a minute. I got you pretty good. No, no, you didn't. I didn't know where you were. I didn't know if you were hurt or Alex. And I can't lose another. What's wrong? Alex, what's wrong? Ja tak paniki ma chyba. Shit. Hey, what do you need? Huh? Alex, come on. Please. Tell me how to help, okay? Martin? Mom? What is it? I don't know. She just Alex, it's me. It's Laura. Can you look at me, dear? Okay, that's it. Just look at me. And breathe.
Breathe. There you go. Everything's gonna be all right, Alex. No. Mamy osiągnięcie. Jak miło. Dzień 105. The ranch. Look for batteries too. My flashlight just died. And for a radio. Why? Something I'm building. Could help all of us. Keep quiet. The rain helps me. Yeah. Yeah, you do. A więc do roboty. Rozdzielamy się, okej. Stay calm, I must explore the ranch to buy supplies or the hospital is screwed. Loud sounds like rain, water, stream or a waterfall can cover your sound. Okej. It worked! I know you told me not to try it, but damn it, Tom, it worked. I traveled to that waterfall about a half mile from here and snapped my fingers. Nothing, no creatures. Then I spoke at full volume for the first time since before the invasion, and still nothing. Finally, don't kill me, I yield, and still not a single creature. I mean, it's not a permanent solution, but at least we know louder noises will keep the creatures from hearing us. I told you, Tom. I freaking told you. Okay. Dobra, możemy biegać też, ale się męczymy. Okay. Strangers, turn back. Okej, mamy wejście jakieś tutaj. Nie wiem, czy mnie tu coś zaatakuje, czy nie. Oj. Konik nie żyje chyba. Tutaj też pusto. No jedyne co nam pozostaje to chyba po prostu udać się do środka, bo tutaj raczej niczego ciekawego nie znajdziemy w tych zgliszczach, ruinach i tak dalej. Chociaż cholera wie, może jednak. Jak widać da się tutaj wcisnąć nawet. Oho, coś tu leży. A jednak. You found a collectible. Collect a toy. Collectibles. When you find a shiny shuttle, you earn a certain number of credits, TR, depending on its rarity. The rarity is expressed by its color. You can use those points to unlock additional content in the menu order the extra voice. Ah, okay. Czyli będziemy zbierać tutaj jakieś takie właśnie zabawki, które będą nam odblokowywały dodatkowy content. Red Cloud Ranch. Stay the night. Sleep on the cloud. Throughout history, sailors took red skies as an omen for what the day would bring. As they say, the red sky at night, sailors delight. Red sky at morning, sailors take warning.
Well, at the Red Call, the Red Cloud Ranch, you'll spend every night sleeping on a cloud, so you can start your day with a pep in your step and smile on your face. Family owned and operated for over 80 years, we here at the Red Cloud Ranch pride ourselves on putting you, our guest, back in touch with nature. Whenever it's enjoying a hike, no one of our scenic trails, or biting into a mouth-watering steak at our award-winning Red Cloud Steakhouse, you'll get back to the basic and rediscover what makes life worth living. So come on, take a little time for yourself, book your stay today. Seriously, the Red Cloud Ranch family. Okej. Okay. Brzmi jak dobra reklama na booking. Okej. Okay. Jesteś w samochodzie? Nie ma nic. O, tutaj też pod 100. Okej. Okay. Drzwi zamknięte zapewne. Nie chcę być inaczej. Okej. Okay. To teraz jedyne co nam pozostaje, to wejść po prostu do tego hotelu. Oj. Tam mamy coś ciekawego, ale najpierw to trzeba tam wejść. Mamy szkło rozbite. Okej. Okay. Remember, hide and seek. If you see anyone, yell that? Tell that, okay. Diary. You can see documents you found and Alex's thoughts by opening the diary with the button J. Okay. A, no mamy tutaj dokumenty, nie dokumenty i takie inne. Po prostu dzienniczek. Mhm. Już mi się to podoba bardzo. Mamy kolejną dokumentację. Hey Sarah! Thanks again for giving me your hashtag, but Mr. Rice, my freak teacher, my freak of a teacher took my and all my classmates' phones so we could focus on nature or some shit. I thought that there is not supposed to be any cell reception here anyway, so what the hell? And I thought, oh god, what if Sarah thinks I don't want to text her? So then I thought, what if I just write her a letter or something? And then I thought about Julie Daubigny. And how back in the 17th century she'd send letter to all her lovers while she was off being a kick-ass opera star and having sword fights and stuff, and it just seemed, I don't know, super romantic. Not that I'm expecting this to be romantic or not romantic or whatever. Anyway, I await your reply or not. If this was a lot and you don't wanna respond, that's like totally cool, no worries. Signed, Lydia, aka Mademoiselle Maupin. Okej, okay, czyli nauczyciel zabrał im telefony i tak dalej. Silence is safety, Joshi.
Troszkę duża jest ta cała posiadłość. Zablokowana. If they hear you, they hunt you. Ernest, that damn kid snuck into my office again. I swear to God, he must be getting into the office through the upstairs vent. And before you ask, yes, I am certain I locked the door. Now will you go check, Glenn? Okej, wszystko jasne, więc ogólnie musimy przez wenty przejść. Pytanie brzmi, przez które? Ale tędy nie będziemy wchodzić, wejdziemy se tu. Got the code? Go to the safe room. Tutaj jakby coś było. O, szufladka. For sir, just huge dogs. Okej. Okay. O, mamy mixtape'a. Kolejne osiągnięcie. O, nie przejdziemy tutaj. No dobra. Hints. If you feel stuck, you can press tab to have a hint on where to go next for a few seconds. The hint also tells you which key action you have to perform to progress through this section. Dobra, czyli na tabie, na razie tego nie chcemy. My dear Maupin, I call Lydia. It's actually Sarah, but I'm good. And what the fuck, are teachers even allowed to do that? Thank you for the beautiful letter. It gave me something to treasure while my mom made me go hiking. And have funs? I love Daubigny. My parents got me a biograph about her for Christmas. And not so subtle, yeah, we know, and it is romantic as fuck. Does that mean you'll, like, kill a nobleman to an eternal devotion or something? Because I would have been good with flowers. I review, Sarah. P.S. Today was when your class was going horseback riding, right? LMKI, how it went. LMK, czyli let me know, chyba. No, na to wychodzi. Okej. Okay. Dobra, pewnie tam będą jakieś drzwi, które będziemy musieli otworzyć i przejść przez tą wyrwę. Nie wiem czemu, ale tak mi się wydaje, że może być. Okej, okay, tutaj idziemy tędy do rooms 1 do 4. Potrzebujemy klucza. Nie podoba mi się to, że jest dziura w tym dachu. Remove screwdriver. Okej, czyli potrzebujemy śrubokręt. A, to jest automatyczna animacja, okej. Okay. Jezus. Spokojnie. Tu nie przeskoczymy, okej. Okay. Pusto.
W łazience niczego nie ma. No, a nie mówiłem, że tutaj będziemy musieli przejść? Dobra, screwdriver. The screwdriver allows you to unscrew gates and enter air ducts. Interact with the screws to loosen gates. Dobra. That vent. With a screwdriver I could open it and see where it takes. It's worth a try. Dobra, czyli tu nic nie mamy już. No rzekomo moglibyśmy zaskoczyć? Nie, nie możemy. Dobra, ten mikrofon jest wyłączony. Czemu on jest wyłączony cały czas? Gameplay? Tak. A nie, no jest włączony. Enable microphone? Yes. Nie mogę wejść? Okej. Okay. Bardzo mi się te ślady nie podobają. Tu coś? Nie. A okej, okay, musimy myszką kręcić. Dobra. To close, open gate. No dobra, ale myślę, że możemy sobie tutaj pochodzić też. Tego chyba nie bardzo otworzymy. O Jezu. Tutaj mamy jakieś zejście na dół. Mieliśmy się przedostać do tego biura ogólnie przez te węcy. Jezu, czemu to tak tnie? Co jest? No dobra. Zanim pójdziemy tędy, to najpierw bym sobie wszedł na górę. W tą drugą stronę, bo wydaje mi się, że iść tędy to troszkę za daleko. O, właśnie. Mamy kolejną zabawkę. Samolocik, który jak wiadomo był przyczyną śmierci dzieciaka w pierwszej części filmu. Okej. Jesteśmy w biurze. Mamy fajny widok. Tak choćby się nie dało tego przejść po prostu tędy, nie? Byłoby o wiele prościej, tak mi się wydaje. No i pięknie. Drzwi otwarte. Mamy tu jego całe biuro. Mapę. Oj. Christ, I've had enough of this stupid stomach bug. I must find a way to the infirmary. Maggie. I got that all the radio working, all day. I changed the frequency over and over again, looking for someone, anyone who could help us. I saw your reflection in the window staring at me. Were you scared of me for killing that man? Accusing me of putting Josh in danger? Angry that I didn't have a way to fix it? I stared into your eyes for I don't know how long, trying to understand. That's when I heard it. Through the radio, the National Guard. They've taken over some campgrounds
Not far from here. They'll take us in and they'll keep Joshi safe. They've got the medical supplies and a couple trained soldiers. No rider will scare our son ever again. I'm not going to let you down, Maggie. Not this time. You're Eric. Okej. Okay. Mamy kluczyk do pokoju numer 4. O-oh. Nie wiem czemu, ale odnoszę wrażenie, że zaraz się tu coś wydarzy. Na razie cisza i spokój. Okej, mamy pokój. O Jezu, jakie porozpieprzane to jest wszystko. Hej, Sarah. Whisper, albo nie wiem co to jest. No H. Oh, thank God. I'm so glad you like the letter. And that book sounds amazing. For Christmas, my parents got me a mug with my cat, Mr. Twinkle's face on it. They thought it was hilarious. Me and Mr. Twinkles were not amused. Oh, and I know that you are, like, probably joking, but I picked this flower for you. I hope it doesn't get too crushed when I put it under your door. The front desk said it's a cardinal flower. Anyway, I hope you like it. Signed, your Maupin. Lol, JK. You know? Nie wiem, co to może być. P.S. Oh, I wasn't bad. I think the horse knew I was terrified because I threw me off after like 5 seconds. That's when I went and picked you that flower. P.P.S. I may pick a few more flowers tomorrow if you wanna join. After lunch. Romansy, romansy, wszędzie romansy. Tymczasem eksplorujemy dalej. Dawać jakieś zabawki. Nie, chyba nie da rady. Kolejna łazienka bez itemów. Lydia, you okay? My mom's freaking out. Saying something fell from the sky. Be safe, Sarah. P.S. Let's rain check the flower picking, okay? No i pewnie wyszły na zbieranie kwiatków i tak to się niestety dla nich skończyło. Nie panikuj, spokojnie. Inhalator? Mhm. Pregnancy. Test ciążowy. W ciekawych czasach ci przyszło, że tak powiem, to przeżywać. Oh God, what I'm gonna do? Should I tell him? I don't know, for now, I need to find Martin. Okay. Mamy tu coś ciekawego? Nie mamy nic. Bardzo niedobrze. P.
Pięknie. No, jest i on. Znaleźliśmy jedzenie, tak? W sensie on znalazł. Don't scream, not even in the safe room. Okej. Całkiem przytulnie. Deep breaths. Come on. Deep breaths. Just breathe and light the candles. Safe rooms are places where you can take a moment of relax before going back outside. In these rooms, coś tam dalej było napisane, ale nie zdążyłem doczytać. No dobra, to też są... O, tutaj są świeczki, okej. Okay. Tutaj są jakieś obrazki, to jest ten potwór, który tutaj poluje. Tu jest pewnie... Dzieciak namalował swojego ojca walecznego z uśmiechem na twarzy, który te potwory, że tak powiem, eliminuje. Tak mi się przynajmniej wydaje. No i mamusia, która niestety jest już w niebie. I tata. Co my tu mamy? O, to było to zbieranie kwiatków, o którym, które było wspominane w liście. Ale tata się smuci. Ciekawe dlaczego. Joshi. Okej. Tu jeszcze co prawda mamy świeczki, ale nie możemy tego jakoś specjalnie zapalić. O, tutaj jeszcze. Całkiem miło i sympatycznie tutaj. Oho. Look at all children's drawings. Wszystkie rzeczy, żeśmy sobie przejrzeli. My dad is the best. Better than the rest. He keeps me safe all day. He keeps the monsters away. He tells me not to make a pee-pee. And protects me when I sleepy. So I can dream of mom. Because when I sleepy, she's not gone. Dosyć przykre. Ale niestety. O, mamy kolejne osiągnięcia. Give me your hand. Another prank? Never. Co ty tu masz, co? I'm sorry, no gift receipt. No thanks. You okay? O, pokażę mu. Really? Okej.
niedobrze. Asthma stress. Physical or mental stress aggravates Alex's asthma. Her condition is represented by the stress icon on the top left of the screen. When Alex's stress becomes critical, she will suffer an asthma attack. Try to keep the asthma stress to low level by using inhalers and pills. Ok, czyli koleżanka ma astmę i musimy utrzymywać to w ryzach, bo inaczej, no, nie będzie ciekawie. Asthma attacks. When the stress level is too high, it can lead to an asthmatic attack. Avoid it by pressing F. With a green result, the asthma stress is reduced. With a yellow result, you'll avoid the crisis, but you're still one step away from it. When with a red one, Alex will have the attack. Okay. Okay. Spróbujmy. A, okej, chyba coś się nie udało. Okej, jesteśmy wyleczeni chwilowo. Kawałek stąd. Miłość ponad wszystko. Okay. No rain. To oznacza kłopoty. Did that really happen? I'm gonna be a first things first. Get back to the hospital. I tym ogólnie zajmiemy się w kolejnym odcinku, ten premierowy, natomiast jako wstęp tutaj A Quiet Place, czyli Cichego Miejsca, uznaję za zakończony. Zaczyna się ciekawie. Teraz w drugim odcinku, kiedy już deszcz ustąpił, myślę, że zacznie się prawdziwa zabawa. Dzięki za uwagę. Do zobaczyska.